Chciałem zacząć od tego, że odbyła się zbiórka na dron bojowy dla Ukrainy. Polacy wpłacali. Zebraliśmy ładną kwotę i w zbiórce wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Czy to dużo, czy to mało, biorąc pod uwagę to, o jaką sprawę chodzi? Wiesz co, to jest i dużo, i mało, tak ci powiem, bo z jednej strony to, że się udało w ogóle zebrać tak niewyobrażalną sumę, to jest 22 miliony 800 tysięcy złotych ponad, że udało się przekroczyć i to przed upływem terminu tej zbiórki ten cel, który mówił o 22,5 milionie złotych właśnie na Bayraktara dla ukraińskiej armii. No to jest wielkie osiągnięcie, wspaniałe. Wiem, że czytałam o tym, że Sławek Sierakowski pisał, że inicjator tej zbiórki, że nawet Litwini byli pod ogromnym wrażeniem, ponieważ tam, wyobraź sobie, ta kampania również się odbyła. Litwini kupili Bayraktara Ukraińcom, też zbierali wszyscy na to pieniądze, z tym, że różnica polegała na tym, i to też jest, wydaje mi się, dosyć istotne, że tam to było bardzo mocno nagłaśniane przez rząd i że najwyższe władze Litwy zachęcały do tego, żeby się dorzucić do tej zbiórki, będąc pod wrażeniem tego, jak to się w Polsce stało, całkowicie oddolnie, bez żadnych zachęt ze strony władzy. Zresztą rząd litewski dołożył się do tego polskiego Bayraktara również. I to warto podkreślić, że jakiś rząd, niekoniecznie nasz, ale litewski, wziął udział w tej zbiórce. Myślę, że to jest piękny i ważny gest. Dla mnie takim bardzo wzruszającym elementem tego było to, że ponad 80 tysięcy zebrali Białorusini mieszkający w Polsce po to, żeby wesprzeć Ukraińców. I to jest bardzo ważne, dlatego że te osoby, które przyjechały do nas z Białorusi po tych sfałszowanych wyborach prezydenckich, miały taki trudny moment w Polsce, kiedy czyniono je w ramach takiego beznadziejnego myślenia o odpowiedzialności zbiorowej współwinnymi, czy jakoś zaangażowanymi po stronie Łukaszenki. Tymczasem to byli ludzie, którzy przed Łukaszenką uciekli do Polski. I myślę, że to, że oni się tak włączyli tutaj, jest niezwykle, niezwykle istotne. Wiesz, 200 tysięcy to jest mało, jeżeli pomyślimy o 38 milionach Polaków, ale to jest bardzo dużo jak na tak krótki czas i na to, że tak naprawdę właśnie nie było żadnej kampanii, na przykład w mediach tak zwanych narodowych, że wszystko tutaj zostało zrobione chałupniczo i oddolnie. Że udało się pozyskać media społecznościowe, że ludzie się skrzykiwali na Facebooku czy na Instagramie. Natomiast, no i zaprzyjaźnione media, tak, pisały o tej zbiórce dużo, ale to wszystko nie są media państwowe, to nie są media o największym w Polsce zasięgu, także to jest dużo o tyle. Ja nie do końca rozumiem, powiem ci szczerze, dlaczego polskie władze się nie zaangażowały, dlaczego Jacek Kurski z dofinansowywaną przez nas kwotą gigantyczną co roku telewizją publiczną, na przykład nie włączył się tutaj w zbieranie tych pieniędzy. Przecież To media. ja może ci podpowiem, powtórzę coś, co już tutaj wiele razy w programach cytowałem, ale myślę, że warto to powtarzać. Na kilka tygodni przed najazdem Putina na Ukrainę wystosowałem zapytanie do Straży Granicznej, Kancelarii Premiera i do MON, pytając, czy w razie najazdu, który był już właściwie pewny, i w razie fali uchodźców przybywających z Ukrainy do Polski, ci ukraińscy uchodźcy zostaną potraktowani przez nasze władze tak samo jak uchodźcy przybywający z Białorusi, czyli przemocą i drutem kolczastym. I kancelaria premiera nie odpowiedziała, natomiast Straż Graniczna i Ministerstwo Obrony, niezależnie od siebie, odpowiedziały szczerze, bo najwyraźniej moje pytania dziwnym trafem trafiły do kogoś, kto się tą kwestią naprawdę zajmował, a nie do rzecznika PR-owca. I odpowiedź była taka sama. No, panie redaktorze, rozważamy wszystkie opcje. Czyli na kilka tygodni przed inwazją PiS nie wykluczał zamknięcia naszych granic dla uchodźców
z Ukrainy. Zresztą warto dodać, że oni już w drugiej, że rząd już w drugiej połowie zeszłego roku wiedział, że będzie inwazja. Amerykanie ich ostrzegli, a mimo to zaprosili sojuszników Putina do Warszawy, między innymi panią Le Pen, która to wykorzystała, żeby w Warszawie ogłosić, że Ukraina należy się Rosji. I kiedy przybyła ta fala uchodźców, to największy ciężar pomocy, to znaczy właściwie prawie cały ciężar pomocy spoczął na obywatelach i na samorządach. Rząd zaczął deklarować nagle wielką miłość do Ukrainy po tych wszystkich latach, kiedy starano się Ukrainę skojarzyć przede wszystkim z rzezią wołyńską. Nagle zaczął deklarować tę miłość, ale to była miłość właśnie deklaratywna, deklarowana, a czynów nie było. Dlatego ja tutaj jakby się temu nie dziwię, natomiast martwi mnie trochę, że jednak to było tylko 200 tysięcy osób. Załóżmy, że to było tak naprawdę 300, no bo część z tych osób, które wpłacały, to byli małżonkowie. Żona wpłacała też w imieniu męża albo mąż w imieniu żony. To był jakby wydatek, który zadecydowano wspólnie w małżeństwie, tak chcę wierzyć. Ale nawet jeśli to było jakieś 300 tysięcy osób, to jak się to ma do tego, że jest nas prawie 40 milionów i nasza niepodległość, niezależność, nasz byt w przyszłości zależy od tego, czy Putinowi uda się Ukrainę złamać, czy nie? Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj zresztą też na to uwagę zwracał Sławomir Sierakowski. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę czas wakacyjny, który mamy, to, że ludzie właśnie są poodcinani często od różnych mediów i po prostu mogli nie wiedzieć, a po drugie, no szczerze ci powiem, to, że jesteśmy coraz biedniejsi i to, że bardzo wiele osób się zaangażowało, tak jak mówiłeś na samym początku wojny, w intensywną pomoc Ukrainie, że wiele osób nadal wpłaca, to trzeba też podkreślić, że wiele z nas cały czas wpłaca na różne fundacje niosące pomoc osobom, które do nas przyjechały z Ukrainy, uciekając przed wojną. I ja rozmawiałam z bardzo wieloma znajomymi, którzy mówili, wiesz co, no dorzuciłabym tutaj, ale już po prostu dorzucam na to i na to i na to i na tamto i ratuję ludzi i po prostu już nie mam, wiesz. I to jest też kwestia tego, że my jesteśmy coraz bardziej, by to powiedzieć, nieczuli na różne kwestie, kiedy się nas prosi o pieniądze, ponieważ od kilku lat w Polsce, w tym pisowskim kryzysie, w którym żyjemy, jest tak, że to my musimy finansować większość obywatelskich inicjatyw, to znaczy, wiesz, to jest państwo, które jest jedną wielką zrzutką. Jeżeli chcesz czegokolwiek, to musisz sobie to sfinansować. W tej chwili Polacy na potęgę finansują wolne media, bo przecież czy Reset Obywatelski, czy Okopres, czy Kultura Liberalna, czy Krytyka Polityczna, i mogłabym naprawdę długo, długo wymieniać różne media, to są media, które są obywatelskie właśnie, w tym sensie, że są finansowane przez osoby, które chcą mieć dostęp do rzetelnej informacji, bo te media, na które mielibyśmy płacić abonament, są mediami skorumpowanymi, propagandowymi, nie do przyjęcia po prostu, więc wydaje mi się, że tutaj to też się wiąże z takim naszym zmęczeniem w pewnym sensie tymi wszystkimi zrzutkami, no i z tym, że po prostu nie mamy pieniędzy. Wiesz, Tomek, to jest tak, że w tej chwili przy tej 16% inflacji uśrednionej według danych GUS-u, no to nagle się zrobiło tak, że wychodzisz do sklepu po dwie bułki, trochę sera, cztery pomidory i płacisz 100 zł. I naprawdę nie wiesz, na co wydałeś te pieniądze. I wiemy, nie tylko z zapowiedzi wygłoszonych przez państwa Glapińskich na molo w Sopocie, ale również z nieco bardziej rzetelnych źródeł, że ta inflacja będzie rosła, że myśmy jeszcze tutaj nie uderzyli wcale głową w ten sufit. No właśnie, zaczyna brakować może nie chleba jeszcze, ale pieniędzy. Przez ostatnie 7 lat widzieliśmy, że Polacy się buntowali na krótko i to też oczywiście nie wszyscy Polacy, tylko jakieś tam widzieliśmy, mobilizacja sięgała czasem do kilkuset tysięcy osób, które wychodziły na ulicę, przede wszystkim o kobietach tutaj mowa, bo tutaj strajk kobiet miał
największe osiągnięcia, na drugim miejscu Komitet Obrony Demokracji, no, ale to na samym początku, kiedy działał efekt szoku, kiedy zrozumieliśmy, że PiS buduje w Polsce autorytaryzm. Ale to były protesty krótkie, nie było czegoś takiego jak Majdan Ukraiński, który trwał miesiącami. To były protesty, które angażowały znowu kilkaset tysięcy osób, być może te same, które wpłaciły na drona dla Ukrainy, być może, no może nie dosłownie te same, ale osoby z tej samej grupy społecznej. I przypomniało mi się takie powiedzenie Jacka Kuronia, że nie ma wolności bez chleba i nie ma chleba bez wolności. W obronie wolności jakoś buntowaliśmy się tylko, no drobna część z nas się buntowała i na krótko. Być może teraz pojawiają się takie nadzieje, kiedy zacznie brakować chleba, to zbuntuje się cała Polska albo pół Polski. I tutaj się rodzą dwa pytania. Pierwsze jest takie, czy rzeczywiście się ludzie zbuntują, ale o to chciałbym cię zapytać później. Pierwsze, najpierw chciałbym zadać drugie pytanie. Pytanie, jak to jest, że w 90 roku i jeszcze w 95 i może w 99 i może w 2003 pamiętaliśmy bardzo dobrze, że bez wolności nie ma chleba, że jak władza zabiera wolność, zabiera nam media, zabiera nam sądy, zabiera nam Sejm, no bo w Sejmie też nie ma normalnej debaty w momencie, w którym marszałek lub marszałkini wyłącza posłom mikrofon i daje im kary pieniężne za wypowiedzi. To w takiej sytuacji władza robi takie rzeczy między innymi po to, żeby obywateli okraść, wyzyskać, odebrać im ten chleb. I to wiedzieliśmy bardzo dobrze, a przez ostatnie 7 lat zapomnieliśmy o tym. Wszyscy w jakimś stopniu, włącznie z najbardziej zaciętymi krytykami PiS, jednak odnotowaliśmy to, że niektórym, nie wszystkim, grupom, które były mniej zamożne, trochę lepiej się żyło. Wiedzieliśmy, że takie dary od tyrana dla ludu zwykle są zatrute i kończą się właśnie zniewoleniem, nędzą, że takie dary są przynętą. Dam ci, aby zabrać ci więcej. Ale jakoś przez te 7 lat nie wyciągaliśmy z tego wniosków. Ci, którzy wiedzieli, a inni być może w ogóle o tym zapomnieli. Jak to jest, że o tym zapomnieliśmy? I to jest pytanie, czy o tym zapomnieliśmy, czy woleliśmy o tym nie pamiętać? Co, ja mam wrażenie, że tutaj kilka rzeczy się pojawiło, kilka czynników równorzędnych, jeżeli chodzi o ich wagę. No bo z jednej strony, tak jak mówisz, PiS doszło do władzy, mając na sztandarach bezpośrednią pomoc socjalną. Czegoś takiego w Polsce nigdy wcześniej nie było na taką skalę. Pamiętasz, że ten program też miał różne swoje meandry i zakręty i co więcej, cały czas ma, to też warto podkreślić, że najpierw to miało być 500+ na każde kolejne dziecko od drugiego w górę, potem to dopiero rozszerzono do 500+ na każde dziecko. Za każdym razem, kiedy 500+ jakoś kuleje, to trzeba składać jakieś nowe formularze. Informacje o tym też są niedostateczne. Ludzie się też z tym spóźniają. To trochę tak wygląda, jakby państwo no z jednej strony wiedziało, że się zobowiązało, ale z drugiej strony też nie chciało tego do końca wypłacać. Ciągle musisz coś uzupełniać, coś tak, dodawać. Tak. Kiedyś zatrzymała mnie kobieta z dziećmi na ulicy i poprosiła, żebym o pieniądze na chleb dla tych dzieci, bo powiedziała, że właściwie to jej przysługuje 500+ na każde z tych dzieci, ale jak idzie do urzędu, to bez przerwy się dowiaduje, że ma uregulować swoją sytuację rodzinną, bo jest samotną matką i przynieść takie lub inne zaświadczenie. I była tak zdesperowana, że stała pod Biedronką z dziećmi i prosiła o pieniądze. No więc właśnie tak to wygląda, wiesz, ta pomoc poza tym się zdewaluowała, no bo w tej chwili ktoś wyliczał, że to jest około 300 zł realnej wartości tego całego 500+. Także, ale tak czy inaczej na samym początku to było to koło zamachowe, tylko że potem się okazało, że tak jak powiedziałeś, te dary są zatrute, bo kiedy bardziej
powiedziałabym, przytomnie liczący ekonomiści mówili o tym, że przecież te pieniądze skądś trzeba brać, że budżet państwa nie jest skrzynią bez dna, że jeżeli będziemy gospodarować tylko właśnie bazując na takim populistycznym rozdawnictwie, nie będziemy się starali nic zaoszczędzić, nic zarobić, no to możemy mieć gigantyczny problem. Nie wiem, czy pamiętasz, że 7 lat temu pojawiły się pierwsze informacje o tak zwanej mafii VAT-owskiej, z którą potem najbardziej intensywnie na początku swojej kadencji walczył Mateusz Morawiecki. No i wszystkie pieniądze, które mieliśmy, miały pochodzić z tej luki VAT-owskiej. Tylko że jakbyśmy sobie to policzyli, to tak naprawdę nie było tych pieniędzy znowu tak dużo i ta luka, czy też dziura, jak mówił pan premier, wcale nie była taka głęboka. Oni, przychodząc do władzy, odziedziczyli państwo w dobrym stanie. To znaczy, czego byśmy nie myśleli o liberałach z Platformy, to jednak oni przeprowadzili nas przez kryzys 2007-2008, bardzo trudny dla całej światowej gospodarki. No i tutaj kasa nie była pusta, jeżeli chodzi o państwo. Zostały podjęte pewne decyzje dotyczące na przykład wydłużenia wieku emerytalnego. Tak, ja się zgadzam. To byli ludzie, którzy ogarniali, jakby to powiedzieć, podstawową rachunkowość. Natomiast pętała ich trochę ideologia liberalna, która mówiła, no młodego człowieka nie stać na mieszkanie, no niech zmieni pracę i weźmie kredyt, prawda? No nie może być tak, że państwo będzie mu jakoś pomagało. Podczas kiedy na Zachodzie państwo pomagało i ludzie o tym wiedzieli. Tylko właśnie widzisz, tutaj zabrakło tego takiego, powiedziałabym, myślenia socjalnego temu rządowi i on się na tym przejechał, tak? Pomijając już wszystkie inne historie w stylu Sowy, przyjaciół i wiesz, tego co dobrze wiemy. Natomiast potem do władzy doszli ludzie, którzy nie potrafią w ogóle liczyć, bo jakby najważniejszym ekonomistą rządu jest premier Morawiecki, z wykształcenia historyk, który nie ma pojęcia tak naprawdę, o czym mówi, kiedy rzuca tymi wszystkimi nadętymi miliardami. Ja przestałam w ogóle słuchać tych jego wyliczeń, bo one kompletnie nie mają sensu. Na stanowisko szefa Banku Centralnego powołano już na drugą kadencję wielkiego szkodnika Adama Glapińskiego, który tak naprawdę powinien odpowiedzieć za to, że obiecywał Polakom brak podwyżek stóp procentowych i promował branie kredytów, wiedząc już doskonale, że taka koniunktura się po prostu nie utrzyma, ponieważ globalna sytuacja już od 2020 roku wyglądała bardzo źle. Przede wszystkim ze względu na pandemię, a potem jeszcze do tego dołożyła się wojna. I wiesz, pytanie, czy ja liczę na to, że Polacy wyjdą na ulicę? Ja na to nie liczę, bo ja bym nie chciała, żeby Polacy wychodzili na ulicę. Ja bym chciała, żeby Polacy żyli w takim państwie, w którym nie muszą domagać się tego, co im się słusznie należy od państwa, czyli bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ekonomicznego, podczas demonstracji ulicznych, bo wszyscy dobrze wiemy. Ale ja przerwę ci tutaj. Takie państwa, w których nie trzeba wychodzić na ulicę, to są państwa, w których istnieje pamięć o tym, że kiedyś ludzie wyszli na ulicę i rządzący o tym pamiętają. Znaczy, no nie byłoby współczesnej demokracji, gdyby nie rewolucja angielska, rewolucja francuska i rewolucja amerykańska, a one wszystkie były rewolucjami, tam nie tylko ludzie wyszli na ulicę, tam strzelali, tam gilotynowali, tam były też karygodne, zbrodnicze nieraz ekscesy, ale jednak zapamiętano przede wszystkim ten zryw ludu, który zażądał swoich praw. No tylko wiesz, to jest tak, że można byłoby mieć nadzieję, że po różnych rewolucjach, które w Polsce miały miejsce, po wyrażaniu, wiesz, po zmianie ustroju i tak dalej, pewne lekcje zostały odrobione. Tymczasem mamy przy władzy ekipę, która serwuje nam jakiś przedziwny zlepek tak naprawdę z jednej strony właśnie populizmu, z drugiej strony jakiejś takiej bardzo pachnącej Kremlem polityki. Z trzeciej strony to jest wszystko kompletnie nieodpowiedzialne, jeżeli chodzi o indywidualny byt obywatelki czy obywatela. To są wszystko decyzje, które są nieprzemyślane,
albo stanowią jakieś takie zlepki przedziwne, które mogliśmy poznać chyba najlepiej przy okazji tych tarcz antykowidowych tak zwanych, kiedy przy okazji jakiejś ustawy, która miała nam niby pomóc, przemycano rzeczy absolutnie niedopuszczalne. Teraz też to się stało kilka dni temu, ponieważ przy okazji ustawy o dopłacie do węgla przemycono w tej ustawie paragrafy dotyczące zmiany prawa bankowego. I według tej ustawy w tej chwili, oczywiście ona idzie teraz do Senatu, Senat ją poprawi, po czym ona wróci do Sejmu, poprawki Senatu zostaną odrzucone i ona zostanie przyjęta, bo tak działa ten pisowski walec, a to prawo bankowe zostaje zmienione w ten sposób, że właściwie jeżeli się wykaże bardzo źle zdefiniowane, właściwie w ogóle nie zdefiniowane w tym akcie prawnym złe działanie bankowi, to może on zostać przejęty przez państwo. To jest ogromne zagrożenie dla prywatnych banków, tym bardziej, że to państwo, i to już dobrze wiemy niestety po tych 7 latach, nie zarządza wcale dobrze bankami, które są w jego rękach. Zobacz, że cała akcja repolonizacji banków nie doprowadziła do tego, że jesteśmy teraz bogatsi, czy że nasze kredyty są bezpieczniejsze, czy że złotówka jest mocniejsza. Wręcz odwrotnie, to się wszystko sypie. Wiesz, dopłata do węgla ma być finansowana według tej ustawy z funduszu covidowego. Ale halo, ja sobie myślę, jeżeli na jesieni, a już teraz fala zachorowań rośnie, mamy 60-procentowy przyrost z tygodnia na tydzień, jeżeli chodzi o nowe przypadki COVID-19, przetestowane, a tych testów jest śmiesznie mało, bo już się ich praktycznie w ogóle nie robi, ale jeżeli ta pandemia wróci z całą mocą na jesieni, to co będzie z funduszem covidowym? On pójdzie na węgiel? I wiesz, to są rzeczy, które mnie przerażają, że my wyjdziemy na tę ulicę znowu, a oni tylko będą coraz bardziej brutalni. I będzie to, czego wiesz, byliśmy świadkami przy okazji strajków kobiet, przy okazji akcji nękania środowisk nieheteronormatywnych, to wszystko się pojawi w dużo mocniejszej formie, ponieważ oni, i to mówię z pełnym przekonaniem, są pod ścianą. No, są pod ścianą, bo wygląda na to, że gigantyczna pożyczka z Chin, na którą liczyli, będzie trudniejsza do uzyskania, będzie obwarowana takimi warunkami, których PiS może się przestraszyć, bo Chińczycy z tego, co z przecieków, które docierają, Chińczycy żądają jawnego i całkowitego zerwania politycznego z Amerykanami. A na to chyba jeszcze nie cały elektorat, nie wszyscy wyborcy PiS są gotowi na coś takiego. No, ale tu jest pytanie, czy mamy w związku z tym tej brutalności się obawiać, czy mamy jednak protestować? Ja mam wrażenie, że musi się wytworzyć jakby masa krytyczna ludzi, nie tylko gotowych do protestu, ale mających też pewne doświadczenie, jeśli chodzi o protesty. Kiedy byłem na protestach strajku kobiet, to, co mnie uderzyło, to było to, że ogromna większość protestujących to byli ludzie młodzi z małych miejscowości często, którzy przyjeżdżali do większych miejscowości, którzy pierwszy raz w życiu uczestniczyli w proteście, którzy nie wiedzieli nawet, kto organizuje protest, tylko zorientowali się, że władza właśnie zajrzała im do łóżka i będzie im do łóżka zaglądać. I dla nich to było wielkie doświadczenie, ale też to było doświadczenie przykre, bo oni zobaczyli najpierw swoją siłę, zobaczyli masy ludzi na ulicach, a potem zobaczyli, że to nic nie dało. Władza i tak zrobiła, co chciała. To są ludzie przyzwyczajeni do tego, że jak sobie coś klikną w komputerze czy na smartfonie, to im się od razu otwiera ten program, który tam sobie kliknęli. Wszystko ma być intuicyjne i błyskawicznie przynosić efekt. I oni prawdopodobnie doszli do wniosku, że te protesty i cała ta polityka to jest jakaś kiepska apka, kiepska aplikacja, bo człowiek wciska ten guziczek, a tu nie działa. Rząd robi zupełnie nie to, czego człowiek chce. I oni być może potrzebują jeszcze trochę poprotestować, żeby nauczyć się wytrwałości w tych protestach. I być może potrzebujemy takiej drogi trudnej i bolesnej, żeby w końcu odzyskać wolność. Tylko wiesz, to jest pytanie, które cały czas mi chodzi po głowie, ponieważ żyjemy przede wszystkim w tej chwili w cieniu wojny.
I możemy sobie różne z tym rzeczy robić, możemy próbować na milion sposobów, możemy się poczuć lepiej przez chwilę, na przykład wspierając zbiórkę na Bayraktara, czy opiekując się osobami, które tutaj musiały przed wojną uciekać, ale wszyscy żyjemy w strachu. I ten strach jest wcale nie mniejszy tak naprawdę teraz. To, że wydaje się mniejszy, wynika z przyzwyczajenia, jakby to okropnie w tym kontekście nie brzmiało. I ja mam wrażenie, że do nas chyba w coraz większym stopniu dociera to, że właśnie w tej chwili, właśnie teraz toczy się walka o naszą przyszłość. I to, że Ukraińcy są niepodlegli, dzielni, że walczą, to jest nie tylko w ich własnym interesie. I to, że my możemy ich wesprzeć, zbierając im na drona, to jest mało. 200 tysięcy czy 300 tysięcy osób, które wpłacają na drona, to jest zacna grupa, ale to nie jest 38 milionów. Natomiast warto sobie uświadomić, że pozbycie się zinfiltrowanego przez Putina rządu, to jest nasz obowiązek. Tak jak Ukraińcy walczą o swój kraj, my też możemy zawalczyć o nasz. I co do tego doprowadzi, Tomku? Ja nie wiem, może rzeczywiście te puste lodówki, może rzeczywiście ta ciemna i zima spędzona w nieogrzewanych domach, może to będzie ta kropla, która wreszcie, wiesz, przeważy te czarę i przeleje się i będzie już za dużo. Może nagle ludzie zrozumieją, że polityka od 7 lat uderza w polską rację stanu, w podstawowe interesy, które w naszym kraju rząd ma obowiązek zabezpieczyć. To widać bardzo wyraźnie w tej chwili na przykładzie tego kryzysu energetycznego, wobec którego stoimy. Tak jak powiedziałeś, rządzący wiedzieli, że ta inwazja nastąpi. Wiemy to już teraz na pewno, że nawet w rządzie się odbyły pewne ruchy, że po inwazji od razu minister Moskwa napisała do premiera, że ten list został poparty i że premier nic nie zrobił. I że opowiada teraz głodne kawałki o tym, że będziemy mieć po prostu 110% węgla, że tego węgla będzie za dużo, że będziemy w nim tonąć. To jest nieprawda. Bo my mamy pustą rurę pod Bałtykiem, którą popłynie 30% potrzebnego nam gazu, znaczy niepotrzebnego nam gazu, który może zostać przesłany tą drogą. I mamy wyrwę, jeżeli chodzi o węgiel, na poziomie 19 milionów ton, ponieważ tyle w ostatnich latach importowało PiS z Rosji. A wcześniej, kiedy zaczynali, było to 9 milionów ton, także oni po prostu zwiększyli o ponad 100% ten import. I tak, tak. To za wszystko wypada tutaj podziękować pełnomocnikowi rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrowi Naimskiemu, którego teraz opozycja okrzyknęła jedynym sprawiedliwym i uczciwym w PiS tylko dlatego, że go wyrzucono. To jest człowiek, który dopuścił do gigantycznego wzrostu importu węgla, bo był wielkim zwolennikiem węgla i centralnej energetyki napędzanej węglem, ewentualnie może też atomem, no ale węgiel mamy, więc węgiel pan Naimski promował i pan Naimski też nie zabezpieczył potrzeb gazowych, bo przedstawiał się jako bohater, który nas tutaj uwalnia od Gazpromu, od rosyjskiego gazu, budując Baltic Pipe, ale nie zamówił wystarczających ilości norweskiego gazu, mówią informatorzy z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wolał liczyć na rosyjski gaz przesyłany nam przez Niemcy. To panu Naimskim będziemy dzisiaj... Którego cały czas jesteśmy, nawiasem mówiąc, uzależnieni. To się nie zmieniło. Dalej to jest gaz, który mamy. Norweski gaz to jest gaz, którego nie mamy. To też warto powiedzieć. Tak, ale w momencie, w którym Mateusz Morawiecki mówi, że płyną do nas okręty pełne węgla, to ja mam taką podwójną gęsią skórkę, bo pierwsza gęsia skórka, którą czuję i dreszczę, to są takie, no to jest prosta myśl, Morawiecki jak zwykle kłamie, żaden węgiel nie przypłynie i będzie zimno. A druga gorsza myśl jest taka, że on jednak mówi prawdę, że te okręty płyną, że one albo zaraz popłyną, że gdzieś tam może na przykład w Turcji do tych okrętów jest ładowany węgiel, który przyjechał z Kazachstanu, ma kazachską metkę,
ma listy przewozowe kazachskie, ale tak naprawdę jest węglem z Rosji i że wcale nie przerwaliśmy tego importu z Rosji, importu węgla, bo ten rząd bez importu węgla z Rosji nie umie żyć. Czy wiesz, to jest bardzo możliwe, ponieważ to też widać już aktualnie właśnie przy tym, co się dzieje z gazem i przy ogromnej hipokryzji. Wiesz, ja też chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to te zaniedbania mają bardzo głęboko korzenie i to nie jest tak, i tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że tylko ta ostatnia ekipa wszystko zepsuła. Zepsuła energetykę wiatrową. To jest pewne. Natomiast to, że wcześniej nie było żadnego konsensusu w sprawie elektrowni atomowych w Polsce, że żadnej nie mamy, krótko mówiąc, że nie rozważono właśnie tego, jak inwestować mądrze w ogniwa fotowoltaiczne czy w wiatraki, to jest kwestia bardzo daleko idących zaniedbań. Tylko że do tego rządu można mieć pretensje o to, że wiedząc, w jakiej jesteśmy trudnej sytuacji, nic nie zrobił. Że wiesz, to jest trochę tak, jak było na początku pandemii z tymi słynnymi maseczkami i respiratorami od handlarza bronią, z tymi zakupami, które potem się do niczego nie nadawały, z tymi niecertyfikowanymi właśnie różnymi akcesoriami antycovidowymi. Wiesz, ja się tylko cieszę, że zamówienia szczepionek były centralne, unijne, bo dzięki temu nie byśmy szczepieni Sputnikiem, tylko jakąś normalną szczepionką. I teraz się dzieje to samo. I też cały czas tłumaczone jest nam to, że ktoś jest pod ścianą i że sytuacja się gwałtownie pogorszyła. To nie jest prawda. Po to jest wywiad, po to jest informacja, żeby wyprzedzać pewne nieszczęścia. I o ile oczywiście pandemia się nie dało... Mówisz, po to jest wywiad. Agencja wywiadu w Polsce zajmowała się ochroną interesów tego handlarza bronią, który wziął pieniądze za respiratory i ich nie dostarczył, a te pary, które dostarczył, okazały się niezdatne do użytku klinicznego. No właśnie tak, i to jest, wiesz, to jest to, co ja mam pretensje, że wmawiając nam, że ktoś jest pod ścianą, wydaje się nasze pieniądze, których mamy bardzo mało, na rzeczy bez sensu, bo ten węgiel, który oni teraz kupią, to będzie najdroższy węgiel w historii Polski. I z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. To będzie cholernie drogi węgiel. I poza tym też słyszałam różne analizy specjalistów, którzy mówili, że no dobra, nawet jak przypłyną te statki z taką ilością węgla, jakiego potrzebują, to po pierwsze, dokąd one przypłyną? My nie mamy takich, nasze porty po prostu się zatkają, nie mamy możliwości przeładowania tego, tak, potem rozwiezienia tego, dostarczenia. Musielibyśmy ewentualnie prosić Niemców o pomoc na przykład, żeby w ich portach to rozładować, no ale Niemcy to jest gigantyczna gospodarka, która mają Niemcy co robić w swoich portach, to nie jest tak, że nam oni sami też potrzebują tego węgla dla siebie, tak, oni też chcą się uniezależniać od Rosji i tamte decyzje są po tych wstępnych różnych historiach dosyć jasne w tej chwili, jeżeli chodzi o politykę energetyczną. Poza tym oni też są w innym zupełnie miejscu, ponieważ mają bardzo rozwiniętą zieloną energię i energię atomową. I po wyłączeniu w zeszłym roku, zdaje się, elektrowni atomowych w Niemczech, teraz oni będą je z powrotem uruchamiać właśnie po to, żeby się uniezależnić. My nie mamy takiego ruchu, ponieważ nie mamy tych elektrowni. I wiesz, to jest dla mnie jakiś taki moment, w którym to już nie jest właśnie tak, jak powiedziałeś, walka o wolność przez duże W, teoretyczna. To już nie jest kwestia praworządności, demokracji, praw człowieka. To nie jest kwestia wolności do decydowania o własnym ciele. To są dosyć jednak, mimo wszystko, tak dla ogółu, dla wszystkich, dla ludzi, którym, wiesz, którzy tego sami nie przeżyli na własnym przykładzie, to mogą być duże słowa i dosyć abstrakcyjne. Natomiast tutaj to nieszczęście zajrzy do wszystkich i nie będzie żadnego wyjątku. Tylko ja bym chciała, żebyśmy sobie uświadomili jeszcze jedną rzecz i to jest coś, co ty mówiłeś już od wielu lat, ale w sumie mało kto tego chciał słuchać, bo to jest bardzo nieprzyjemne, myślę, że dlatego, że to, co się dzieje teraz w Ukrainie, w jakiejś formie dzieje się u nas również i to od lat. I niestety, tutaj jedyną opcją, żeby to się nie rozbuchało, żeby to się nie przerodziło właśnie w militarną inwazję, żebyśmy nie musieli uciekać fizycznie, to jest zatrzymanie tego. Jeszcze możemy to zrobić.
walcząc już nie o wolność przez duże W, tylko o przetrwanie. Przetrwanie ludzi i przetrwanie narodu, społeczeństwa i państwa. To jest Reset Obywatelski.